Z Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Jako diakon pracowałem w klasztorze paulińskim we Włodawie i mieliśmy tam cztery owieczki, które miały za nas kosić trawę. Te cztery owce miały przepiękną zagrodę, w której było pod dostatkiem jedzenia. Miały wiatę, która je chroniła przed wiatrem i przed deszczem. Miały opiekunów troskliwych, którzy opiekowali się tymi owcami, gdy zachorowały. A jednak te niemądre owce regularnie przeskakiwały przez płot i uciekały ze swojego pastwiska na drogę. I to taką drogę szybkiego ruchu, po której nieustannie pędziły samochody. I wtedy ja, jako najmłodszy z całego klasztoru, byłem wzywany przez przeora telefonem, żeby gonić owce po Włodawie. Cały problem polegał na tym, żeby złapać jedną z nich, zarzucić sobie na ramiona i przyprowadzić z powrotem na ich pastwisko, a wtedy wszystkie pozostałe szły za nią. Opowiadam o tym dlatego, że z nami jest bardzo podobnie. Mamy pastwisko, na którym chleba jest pod dostatkiem. Mamy pasterza, który się o nas troszczy, opiekuje się nami. Gdy zachorujemy, to opatruje nasze rany. Mamy bezpieczeństwo, mamy ochronę przed deszczem, przed nawałnicą, a my regularnie z tego naszego pastwiska, z kościoła, z łaski uświęcającej, uciekamy na drogę szybkiego ruchu, na drogę, na której nas taranują ciężarówki. I potem się dziwimy, że jesteśmy poobijani, posiniaczeni, a może nawet połamani w naszym życiu. Jeśli jesteś gdzieś na drodze ucieczki z tego pastwiska, jakim jest Kościół, to wracaj natychmiast, tylko tu jest bezpiecznie i tu masz kogoś, kto się o ciebie zatroszczy, Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia jutro.